Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konrad Lubicy. A to jest kolejny odcinek symulatora Dirail Valley. I dzisiaj kontynuujemy naszą podróż przez hutę do fabryki nafty. I zobaczymy, jak się dalej sytuacja rozwinie. Aktualne ograniczenie to 70 km na godzinę, już 60. I będzie mniejsze. Do tego przygotujmy. Ale jest pod górę, dobra, ale my tu na lewo, nie? Mamy uciekać. Dokładnie tak. No i dobrze, jesteśmy na lewo. 70 pokazuje. Jesteśmy już na płaskim terenie. Tutaj kolejne znaki. Więcej, mniej. 170. Osiemdziesiąt i będzie więcej. Dobra, lecimy, lecimy. Nie ograniczaj się. No, w końcu jakąś porządną prędkość osiągamy. Tamtymi tań nie szła, to już stówka. Prawie. Dziewięćdziesiąt ograniczenia, super. Już my już prawie stówką lecimy. Dobra, odpuść. To już 80, panie. Troszkę przyhamuj.
Tak, a czemu 60? Ech, miło się jechało. Dobra, na prawo i dalej też na prawo. 80. To rozumiem, a nie? Albo 60. Po prostu. Ekspresowe dostarczenie paczek. Pięćdziesiąt i zjeżdżamy z rury. Przez chwilę myślałem, że się wykoleiliśmy, nie? Takie ostre to było. Dobra, 90 tu, ale my się z rurki rozpędzamy nawet. To mamy jechać już na prawo, na SM, żeby odbić. Dobrze, lecimy, prędkość utrzymujemy. Dobra, tu już 60. Hamujemy dynamicznie. Szkoda, paliwo się marnuje. Teraz pomóżmy się hamulcem zespolonym. Jest ustawione dobrze. Dobra. Ogarnięte, witamy w hucie. A6i oczywiście. Przejeżdżamy przez B. Ej, 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 ej. Homej. Powiem tak. Nie tak miało wyglądać. Ktoś nam nie za ładnie tutaj te rozjazdy poustawiał, nie da się ukryć. I nie wiem, czy to sam sobie czasem tego nie zrobiłem. Jest tu obrotnica, no nie. Jeźdźmy. O, matko, nieźle.
Dobra, panie, trzeba iść odpalić. Na nowo. Oczywiście, żeby nie było, gramy na trybie realistycznym dalej. Mi się wydaje, czy my się żeśmy wykoleili? Mi się jakoś słabo idzie do tej lokomotywy. A już wiem może czemu, bo hamulec był zaciągnięty. Cóż, następny raz chyba trzeba trochę wolniej wjeżdżać jednak w tą stację. Wiecie, zazwyczaj gdzie tutaj jechałem? To nie da się ukryć, że przejazd był ustawiony prawidłowo na wprost. Co jest z tymi wagonami nie tak, no? Przecież podjedźmy delikatnie pod to. No dawaj. Gdzie ty jesteś? Pyk. Pyk, już nawet tego hamulca ręcznego nie będę spuszczał. Po prostu to, co tutaj się wydarzyło, to są jakieś jaja. Ja więcej będę stratny niż z tego zarobię. Te się tu przegrzewają. Eto. No zaraz tym za daleko nie pojechał jeszcze. Oddawaj. Rozwój, to lecimy.
Teraz spróbujemy tutaj i zobaczymy, czy ubezpieczyciel straty pokryje. Mam nadzieję. Jak to tutaj do tej zostawy ustawione, to ja nie wiem. Na takiej przelotowej stacji. Pewnie byłem to ja. Życie. Mam nadzieję, że teraz nie popełnię tego błędu drugi raz. Zjazdu nie blokują te wagony? Całe szczęście. Stąd jechać wagony pełne stali. Ciekawe. Dobra, bo to tak i tak i tak. Dobra. Chodzi do kabiny. Okej. No i cofaj. Zadanie bojowe może się wykazać, nie? Szybko zasuwaj tu. Szybko, a ty zamiast szybko to idziesz wolno.
Na sześci mamy to. Dobra. Podciągniemy jeszcze troszkę. Lecimy dalej. Właśnie o to chodziło, żeby nie wjechać tu, nie? Czasem. Trzeba tylko zakończyć misję. I nic wielkiego. Dobra, podciągnij to. Jeszcze kawałek. Wieże mocno te wagony nie uległy uszkodzeniu. Musimy to odebrać. To jest nasz budynek stacyjny. Dało się. Widzicie? Czy wy to widzicie? 116. 116 tysięcy. Nie. Skąd ja tyle wezmę? To jest dobre pytanie. Dobrze, mamy tam jeszcze coś na to OWN? Pole naftowe północne? Nie, żelaza kopalnia w ręku. Miasto kilka maszyn to? Starte. Oczywiście nie tam gdzie ja jadę, nie? Czy to nie było za prosto? A matka. A nie. Wiecie co? Ja powiem tak. Póki co. Robimy tak. Robimy tak. Wyjeżdżamy tutaj do przodu. To będzie
będzie nasza ewentualnie druga lokomotywa, jakby coś się stało kiedyś. Trzeba zrobić to tak. I tyle. A to można gdzieś się... szorko. Nie można, bo... no nie można. Czemu nie można, nie wiem. O. Tak można. To z lokomotywy nie można wyrzucać, dobrze. Oj. Seria, po prostu już na ciasne trafię. Ach, to jest jak człowiek chce coś na szybko masnąć. Wychodzi jak zawsze, nie? Pokłócimy z tą grą chyba. Ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle, już i tak było dużo wrażeń, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć.